Hej, z tej strony Bachus, witam was w kolejnym materiale, tym razem materiał, w którym stuningujemy sobie pojazd. I to nie byle jaki, ponieważ jest to pojazd z bieda sklepu, ale na biednie wygląda, dlatego że jest to Vapid Caracara 4x4. Już jedna Caracara w grze była w Woodstocku kiedyś, tutaj, i była totalnym gównem. Ale, spokojnie, ponieważ Rockstar postanowił, że zmieni to i doda Caracarę, która jest naprawdę bardzo fajna. Jest ona tutaj, co ja pierdzielę. I kosztuje prawie 900 tysięcy, kupimy go w wersji niebieskiej na start. I oczywiście, jeżeli film ci się spodobał, łapka w górę jest mile widziana, tak samo jak subi, komentarz i te inne fajne, przyjemne rzeczy. A więc okej, ten bydlak już jest w naszym garażu i możemy go wyjąć. Jest piękny. I zapala też nieźle. Zaraz wam to oczywiście podgłośnię. Właśnie w tej chwili. I oczywiście standardowo zrobimy sobie rundkę. Z tym dźwiękiem. Jak na pojazd terenowy, to bardzo dziwnie moim zdaniem brzmi, ale to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Nie znam się za bardzo tak na samochodach. Wjeżdżamy. I zobaczcie, wjechaliśmy tutaj i bardzo ważna rzecz, od razu nas stepnęło tutaj, nie zrobiłem żadnego cięcia, po prostu nie ma tej animacji. Najprawdopodobniej samochód jest po prostu zbyt wielki. I po prostu może tutaj się blokuje, kiedy automat wjeżdża, jest taka opcja. Dobra, pancerz ulepszamy na maksa. Samo jeżeli chodzi o hamulce. Zderzaki. O, w tego typu pojazdach zderzaki są bardzo ważne. Wytrzymały zderzak mi się podoba. Tak, zdecydowanie, jest spoko. Tylne zderzaki. Żadnego haku nie ma. Jestem zawiedziony lekko. Fabryczny. Zostawię fabryczny. Dlaczego fabryczny zostawiamy? Dlatego, że będzie ładnie pasował do tego, co zaraz zrobię z tym autkiem. Okej, normalnie wydechy ma z boku. Wolałbym te wydechy z tyłu, chociaż w sumie nie, z boku lepiej pasują. Materiały wybuchowe nie, błotniki. Fabryczne mi pasują. Będą tak lekko podkreślać, ale minimalnie to, co tam się wydarzy zaraz. Ten mi się podoba. Maska. Fabryczna jest bardzo ładna. Ale bardziej mi tu pasuje coś takiego, więc to wezmę. Światła. Reflektory dajemy sobie Xenony. Nie, zostawię fabryczne. Oznaczenia, dobra. To jest fajne. To jest kozak. To też. Ej, fajne są. O, i to jest też fajne. Kurde, ładne są te oznaczenia, ale już miałem plan w głowie, zanim zobaczyłem te oznaczenia. I ten plan raczej chcę zrealizować. Tak. Chyba, że tam... Potem zobaczymy te pasy. Tablica. Czarna. Zapisem Bachus. Albo daj lajka. No daj lajka, okej. Okay. Dobra, to teraz możemy zmienić na Punisher. Okej. Okay. Lakierowanie potem. Dach. Zostawiam fabryczny. Dodawać nie chcę. Bagażniki. Tego nie ogarniam. Z grillem, okej. Okay. Raczej nie. To mi się podoba. To też jest spoko. To też. Hmm.
Kurde, spoko są te opcje. Fabryczna też jest spoko w sumie. Dajmy to na razie. 16 koła. Nie żal mi. Obniżać nie chcemy. Turbo. Chcemy dawać turbo. Jeżeli słyszeliście samochód, to bardzo przepraszam. Dobra. Koła. Nie chcemy tego zmieniać. Szyby. Nie. A i tyle. I na tym się kończy. Ale najważniejsze w tym autku, moim zdaniem, to będzie kolorek. I dajemy kolor podstawowy, metaliczny i czerń. Okej, myślałem, że będzie to lepiej wyglądać, szczerze powiedziawszy. No plan był inny. To miało ładnie wyglądać, a nie wygląda. Więc to trochę popsuło moje plany, co prawda. No jest problem ogólnie. Bo jak myślałem, że jak dam czarny, to będzie totalnym kozakiem. A nie wygląda jak totalny kozak. Więc jest problem. No biały do tego typu pojazdu no nie pasuje za bardzo. Kurde, może czarny by pasował, ale... Dajmy czarny. Tylko problem jest taki, że te rzeczy tutaj mi to psują. Bardzo. Dajmy czarny jeszcze raz. I teraz, emblemat ekipy można dać z boku, okej. To ja mogę to zrobić, żeby to autko wyglądało jakoś. Pierwsze, bardzo bym chciał te błotniki dać. O, dobra. Błotniki w karbonie nie, dajemy w kolorze pierwszym. Jak daję w kolorze drugim, to są inne, mimo tego, że dałem taki sam kolor, nie wiem czemu, okej. A może nie dałem tego samego koloru? Nie wiem, nie mam pojęcia. Przenic zderzak, chcemy zmienić tylny. Okej, to mi pasuje, bo mam tutaj taki hak z przodu. W kolorze pierwszym, okej. Dobra, widzę, że tu musimy zmienić. Tylne zderzaki. Tu też musimy dać coś innego. Na przykład to. I dalej. Maska nie, ale dach. Nie, to nie był dach. Bagażniki. To jest plastikowe takie pseudo. To mi pasuje chyba. Na razie dajmy to. A kurde, na dachu mi to nie pasuje. To po prostu dam to i będzie gitara. Nie to. To. No jest, jak wydaje kasy na głupoty, nie? Bo się nie mogę zdecydować. No okej, powiedzmy, że to jakoś wygląda. Wyjeżdżamy nim. W prawym górnym rogu macie ankietę, możecie zagłosować. A dobra, czekajcie, wrócę tu jeszcze. I dajmy oznaczenie. Bardzo szybko wjeżdżałem, więc nie ma tragedii. Oznaczenia. Ten pas tutaj z samego boku bym wolał, ale jest na środku też. Dwa kolory z paskiem. Okej, dajmy to. Kurde, muszę coś zrobić z tym autkiem, żeby jakoś wyglądało. Okej, to jest tylko kolor tego. Czekajcie. Teraz. Nie mam pojęcia, jak go stylingować, żeby jakoś wyglądał. Próbuję wszystkiego. Bo nie podoba mi się w czerni. Ej, pomocy. Pomóżcie w komentarzach, jak byście go zrobili. Bo nie mam kompletnie pomysłu. O, zmieńmy to oznaczenie. Nie mam pojęcia. To ja odwaliłem z tym autkiem, nie podoba mi się kompletnie. A myślałem, że będzie totalnym kozakiem. To. Dajmy to. Teraz wygląda jakoś dobrze. Wyjeżdżamy. O Jezus Maria. Dobra, jakoś wygląda. Z tym małym takim akcentem. Tutaj są inne modele, powiedzmy.
Tutaj oczywiście skręconych, na skręconych kołach, to wiadomo kogo to jest. No okej, w miarę się mi się podoba. Ale mógł być lepszy, kurde. Zatańczmy. Okej. Czekajcie chwilę, bo tutaj kolega przyjechał takim fajnym. Robię takiego samego. Znaczy, zobaczę inne oznaczenia. To co on ma? Oznaczenia. Kurde, ładnie wygląda. Albo właśnie coś takiego. Atomik, albo to. Wiecie co? Biorę czerwone rysy i yellow. Zostawię go w ten sposób. Dobra, tak go zostawiam. Teraz mi się podoba. Jest ok. Wysiadam. No, teraz zatańczę. Teraz mi się podoba. Całkiem. Pasuje mi do garniaka. Ok, przyjechaliśmy ekipą w cztery takie piękne karakary. Zobaczmy. I w ogóle nasze furki będą na miniaturce. Ło! Nie! To się nie mogło wydarzyć. Dobra, czyli przed fotką trzeba zrobić najpierw te. Przed fotką najpierw trzeba je naprawić. Zdecydowanie. Widzę, że ktoś tam wyznaje zasadę, że nie ma miejsca dla nas dwóch. Można i tak. Ej, jak się fajnie brudzi, zobaczcie. Kozak. Do środka mi wpadło. A, się obraca, kurde. Ach, zawsze to samo. Widzę, że każdy pojechał w swoją stronę. Lecę za nimi. Aż mi się przypomina taka gra kiedyś była. Nie pamiętam nazwy, ale jeździło się takim crossem. Grałem tylko w demo. Kiedyś większość gier grało się w demo. Teraz w wersji demo nie ma. I właśnie jeździło się takim motorkiem. Były to sobie dwie trasy. Był taki wyścig i była też taka trasa. Taka wolna, pustynna, gdzie się triki robiło tym crossem. No, kozak. Jest przyjemny, tylko ten tunik podoba mi się teraz, ale zrobiłbym go na pewno lepiej, ale nie wiem kompletnie jak. Na pewno da się go zrobić o wiele lepiej, jeżeli chodzi o tuning. Ło. Dobra. To tyle. Po takim terenie, no jak widzicie, no jak każde auto w GTA, no skacze masakrycznie, ale na pewno ma siłę, no bo ma napęd na... Uwaga, uwaga. Teraz wam nie pokażę. Ale na tym będzie lepiej. Tego typu pojazdy, no muszę mieć napęd na 4, więc ten też ma. Oczywiście. Dobra, to ja się z wami żegnam. Tyle ode mnie. Siemandra, cześć. Elo.